Dobry, Jan Piński, witam na kanale Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o dziennikarzu, który dorobił się w świetle kamer niemalże milionów złotych w Polsce na pisaniu i nie jest to jeden z dziennikarskich celebrytów. Chodzi o Michała Szafrańskiego, autora bloga Jak oszczędzać pieniądze. W ostatnich dniach ogłosił, że kończy i przechodzi na blogową emeryturę. Ma zaledwie 49 lat. Swojego bloga prowadził od 2012 roku i bardzo szczerze dzielił się tam informacjami. To jest o tyle fascynujący sukces i fascynujący przypadek, że blogów o oszczędzaniu i finansach było i jest bardzo dużo, a tylko Szafrańskiemu udało się przebić na ten właśnie poziom, żeby sprzedawać książki, żeby zarabiać miliony złotych. Tylko książka Finansowy Ninja, na czysto, ponieważ on to wszystko podawał na swoim blogu, przyniosła mu ponad 4 miliony złotych. Mnie osobiście dużo bardziej podobała się książka, którą wydał w 2018 roku, Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Ona też się znakomicie sprzedała, natomiast bardzo polecam w ogóle tą książkę, tą o zaufaniu, bo Finansowy Ninja to jest jakiś jeden z wielu poradników, natomiast Ekonomia przyszłości, czyli właśnie waluta przyszłości, czyli zaufanie, to jest książka, która potrafi zmienić sposób myślenia. Gdy byłem młody, a było to dość dawno temu, mój ojciec zachęcał mnie do czytania książek, opowiadając historię staruszka na Syberii. Mój ojciec jako dziecko spędził tam ponad 6 lat i staruszek, on akurat nie poznał człowieka osobiście, ale słyszał właśnie taką historię, przeżył na zesłaniu znacznie dłużej niż wynikałoby to z jego wieku, bo umiał opowiadać historię. Tam więźniowie mieli do wypracowania określone normy i kto nie wypracowywał, to po prostu nie dostawał jedzenia, szybko ginął. Jednak staruszek przeżył, a przeżył dlatego, że jego pracę dzielili pomiędzy siebie pozostali więźniowie. A robili to dlatego, że wieczorami on siadał i opowiadał historie na tyle pasjonujące, że to była jedyna rozrywka. Można by powiedzieć, był takim żywym audiobookiem. Opowiadał im tam Pana Tadeusza, Potop, polskie klasyki. Niektóre recytował z pamięci. Więc taka jest waga dobrych historii. W każdym razie Szafrański dorobił się pieniędzy jako milionów, właśnie jako bloger. Tylko w latach 2012-2018, wiemy to z jego książki, dostał 7 milionów złotych przychodów, a po odliczeniu podatku VAT, po odliczeniu kosztów, zostało mu 5,3 miliona zysku brutto. Czyli od takiego trzeba jeszcze zapłacić podatek od dochodów osobistych. I to dało mu od razu miejsce w 0,1% najbogatszych Polaków. Bo tylko 41 tysięcy Polaków ma majątek przekraczający 1 milion dolarów. Mam taką uwagę, że Szafrańskiemu się udało odnieść sukces, ponieważ sprzedawał nie tylko wiedzę o finansach, ale nie tylko wiedzę ekonomiczną, ale też sprzedawał trochę siebie, sprzedawał trochę też swoje emocje. Opublikował nawet list do żony, który napisał z okazji 20-lecia ich związku, natomiast ich ślubu, natomiast jak zaznaczył, usunął z niego najbardziej takie hardkorowe rzeczy prywatne. To jest też trochę
Także taki blok pełnił też rolę trochę opery mediolanej i podobnie dlatego też odnosił sukces, tylko opery bardzo kształcącej. W takiej książce Zwierzę, które opowiada, jak historie uczyniły z nas ludzi, Jonathan Gottschall postawił tezę, że to właśnie opowiadanie historii uczyniło nas ludzi ludźmi. A jedna z najważniejszych książek w historii ludzkości, Biblia, to jest właśnie zbiór opowieści, przypowieści, z których mają prawić morały. On w tej książce Zaufanie, czyli Waluta przyszłości, opowiedział, w jaki sposób podejmował decyzję o założeniu bloga. Nie zgrywał geniusza, opowiadał o swoich obawach, o tym, czy się utrzyma bez stałego etatu i pokazał taki krok po kroku, w jaki sposób można rzeczywiście odnieść sukces. To jest ciekawe, że na jego blogu nie było żadnych reklam, bo uznał, że i tak najwięcej pieniędzy zarabia i to mu w zupełności wystarczy na sprzedaży swoich książek i kursów. Próbował współpracować z instytucjami finansowymi, natomiast mieli różne oczekiwania. Podał na przykład w książce, że jeden bank był gotów zapłacić 7-11 tysięcy złotych, ale rocznie, a Szafrański oczekiwał takiej kwoty za współpracę miesięcznie. I jak zauważył w jednym z tych swoich tekstów, bank mu chciał płacić 212 zł za jeden tekst, a tymczasem on płacił więcej za przepisywanie tekstów, które mówił. I taką oryginalną rzeczą, na którą zwracam Państwa uwagę, że on tworząc ten blog o finansach, ten właśnie, z którego odchodzi na emeryturę, on nie sprzedawał tylko wiedzy o finansach. To jest taka ciekawostka dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak się zarabia we współczesnej gospodarce internetowej. On sprzedawał swoją prywatność. Sprzedawał siebie. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie historia, jak opowiadał o tym, jak złamał obie nogi. Ten wpis był zilustrowany zdjęciami śrub, które wykręcono mu z nóg, gdy się zrosły. A następnie taka była bardzo amerykańska opowieść o bólu, który towarzyszył mu przy rehabilitacji i potem o powrocie do zdrowia i wreszcie o tym, jak przebiegł maraton. O tym opowiada nawet o takich rzeczach jak stresujące sny, że mieszka z rodziną pod mostem. I jest taki amerykański pisarz, Timothy Ferris, jestem przekonany, bardzo zresztą polecam jego książki, szczególnie ta pierwsza, czterogodzinny tydzień pracy. On właśnie opisał w tym, jak doszedł do tego, żeby pracować tylko przez 4 godziny i dużo zarabiać. Bardzo jeden z najciekawszych, najdroższych, najlepiej zarabiających amerykańskich trenerów, mówców motywacyjnych. Bardzo ciekawa osoba. Jestem przekonany, że Szafrański wzorował się na Ferrisie. I też taka uwaga. Szafrański, zanim założył tego swojego bloga i zaczął pisać o finansach, miał fach, no umiał pisać. Osobiście czekam, że jako rentier i emeryt Szafrański napiszę książkę o tym, jak zostać dobrym sprzedawcą, bo to jest to, w czym tak naprawdę jest ekspertem. On jest ekspertem w sprzedaży. Bardzo polecam jeszcze raz przyjrzenie się książce Zaufanie, czyli Waluta przyszłości. Książka ma już 4 lata, ale jest, drodzy Państwo, warta tego, żeby się nad nią pochylić. Szanowni Państwo, prosiłbym o udostępnienie tego materiału jak najszerzej, ponieważ kanał jest rozwojowy, o zasubskrybowanie kanału, jeżeli ten materiał Państwa zainteresował i zapraszam